Dla pacjentów z chorobą Parkinsona wielkim problemem są trudności w poruszaniu się. Są oni bardzo często uzależnieni od pomocy innych osób. Do tego dołącza się drżenie rąk, uniemożliwiające wykonanie wielu codziennych czynności. Położenie się na leżance dla zdrowego człowieka nie stanowi trudności. Dla parkinsoników stanowi to duży problem. Ten pacjent przed wdrożeniem terapii hormonalnej. Nie mógł samodzielnie podnieść się z łóżka. Proszę ocenić możliwości poruszania się pacjenta z chorobą Parkinsona przed rozpoczęciem terapii hormonalnej. A tu, w trakcie terapii hormonalnej, to jest zupełnie inny człowiek. Jego możliwości życiowe wyraźnie się zwiększyły. Ustąpiło drżenie rąk. To, co wcześniej było nieosiągalne, radykalnie zmieniło się w czasie terapii hormonalnej. Proszę przywołać w pamięci możliwości ruchowe tego pacjenta przed terapią. Teraz on żyje normalnie, bez ograniczeń.